Dziękuję bardzo, panie marszałku, panie ministrze, szanowni państwo. Oczywiście ta ustawa, którą pan minister tutaj zachwalał, ona ma dużo mankamentów. O jednym mankamencie takim ważnym mówił pan przewodniczący, mianowicie zwrot inwestycji. Znaczy liczą, że właśnie około 13 lat i to jest rzeczywiście trudne nawet do oszacowania biznesowo, bo kto oszacuje ceny zwrotu energii w tym właśnie okresie czasu, nawet do 20 lat. Poza tym sprawa następna, to wprowadzamy ją w takim okresie bardzo złym dla właśnie energetyki, bo są bardzo wysokie, podwyżki energii i jak tutaj, pan też zauważył, te karuzelowe, to też ludzie się wycofują i tutaj tak samo się będą wycofywać i wydaje mi się, że trudno będzie ten rynek odbudować. Chociażby przykładem są farmy wiatrowe na lądzie. Dużo osób fizycznych tutaj inwestowało i one już nie będą inwestowały. Wątpię, czy któraś tam się skusi, bo załóżmy osoby fizyczne poniosły klęskę. Oczywiście przez analogię może być podobnie farmami z fotowoltaiką, oby tak nie było, ale wydaje mi się, że pocinamy gałąź, na której wszyscy jesteśmy dumni, że właśnie tak rosła. Problem jeszcze jest jeden z VAT-em. Do tej pory nie było problemu, żeby VAT odliczyć, ale w tej chwili się robi ten właśnie w tej całej kalkulacji, w tej ustawie problem z VAT-em. W obecnym systemie opustowym nie występuje problem z VAT-em, ponieważ rozliczenia są wykonywane według ilości energii za dany okres, a VAT jest płacony od salda wolumenu. Energia wynikająca z rocznych cyklów rozliczeniowych pomiędzy prosumentem a zakładem energii. Tutaj nie było tego problemu, a załóżmy tutaj ten właśnie problem właśnie następuje. I tutaj mówię, będą ludzie, szczególnie osoby fizyczne, a tutaj przede wszystkim osoby fizyczne inwestowały, rozwinęły się, oczywiście według tam różnych programów. Tutaj też trzeba powiedzieć bardzo duży udział urzędów marszałkowskich, bo tutaj zaangażowanie było duże i gminy i tym podobnie i to się właśnie udało. Jeżeli jesteśmy przy OZE, chciałbym też tutaj nawiązać do raportu NIK-u. Bo ten raport NIK-u, oczywiście on podsumowuje pracę rządu i jest można powiedzieć, kompromituje w pewnym stopniu, chociażby tutaj być może wina nie jest tak rządu, ale chociażby o tych 10H. Skarb Państwa w arbitrażach międzynarodowych musi płacić odszkodowania. I to właśnie są duże kwoty. Jest w tych spraw jest 18 inwestorów, gdzie jeszcze 5,5 miliarda musieliśmy zapłacić. Tutaj, jak pan minister mówił, być może też ta babcia będzie musiała zapłacić, ale 5,5 miliarda. Jeszcze 7 właśnie firm nie mają zrobionych wycen, ale to właśnie czeka. W raporcie taką sprawę, która też jest według mnie, która stanowiła w tym właśnie miksie taką jakieś stałe parametry, to są właśnie biogazownie rolnicze. Zostało podpisane taki cel określony w dokumencie kierunkowym rozwoju biogazowni, że rok 2010 do 2020 prawie w każdej gminie wiejskiej miała być biogazownia, która miała w tym miksie stanowić ten parametr stałości tego prądu. To nie zostało zrobione, bo jak wiemy, te warunki nie były wystarczające i to nie zostało zrobione. I dlatego tej energii, tej właśnie odnawialnej mamy właśnie mniej. Poza tym sprawa jeszcze też bardzo istotna, mianowicie spiętrzenia wody. Raport NIK-u mówi, że to jest 80 tysięcy mogło stanowić lokalizację mikro i małych elektrowni wodnych. Jednak ministerstwo nie podjęło się tej właśnie tutaj analizy. I załóżmy, tutaj zostało to pominięte. Powinniśmy się tego uczyć właśnie, jak to robią Norwedzy. Oni każdy taki element wykorzystują, a właśnie w tym całym miksie energetycznym to jest bardzo istotne. Pan minister tutaj dużo mówił o sukcesie. Ja załóżmy powiem tak. Każdy kraj szanujący się, który właśnie zajmuje się klimatem,
rozpoczyna, jak tutaj pan minister właśnie od, powstało to właśnie Ministerstwo Klimatu, od właśnie ustawy klimatycznej klimatu. My tej ustawy nie mamy, dlatego odbijamy się od jednej ściany do drugiej. To właśnie widać jeszcze ten klimat, który niektóre ministerstwa tworzą, nie wierzą w tą właśnie energię odnawialną. Nie mówię o panu, bo pan tutaj, panie ministrze, wierzy, ale jest to żenujące, jak się słucha niektórych znaczy ministrów, którzy nie wierzą w to. I załóżmy, taką atmosferę właśnie tworzą. Dziękuję bardzo.